taka pora, że nie wiadomo, czy powiedzieć dzień dobry, czy dobry wieczór. Jak państwo wolą? Dzień dobry. Witam mnie, witam. To by się Rusinek obraził, że się mówi witam. Póki jasno, to dzień dobry. Póki jasny umysł, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. O, witam serdecznie. Proszę państwa, bardzo dziękuję i podziwiam państwa jednocześnie, że zrezygnowaliście z wszelkich seriali. A jakby powiedział jeden z dziennikarzy serialów, na rzecz naszego spotkania. Dzisiaj państwa i moim gościem jest Ilona Łebkowska, autorka książki Pani mnie z kimś pomyliła, wydawnictwo Muza. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A jak państwo nie pożałujecie oklasku, to będę super wdzięczny. Ilona Łebkowska jest państwa. Panie Arturze, ja jestem trochę przerażona, że pan zrobił tyle tych, ma pan tyle tych paseczków tych samoprzylepnych. To wygląda strasznie, naprawdę. Po prostu przepytam panią z tych książek. Nie, Boże drogi, ale ja już dawno jej nie czytałam. No ja też już tydzień temu, więc... Ja się przejmuję tym spotkaniem, bo rzadko prowadzę spotkania autorskie jeszcze związane z powieścią i trochę zaskoczony byłem, kiedy kurier przywiózł mi powieść. Przygotowałem 111 pytań. Jezus Maria. Także do pasterki się wyrobimy. Pani Ilono. No to się okaże. Aha, chodzi o widzów? Tak. Jak państwo nie kupiliście książkę, to po tym spotkaniu będziecie chcieli mieć po kilka. Właściwie zastanawiam się, od czego zacząć, bo mam kilka pierwszych pytań. Od pierwszego. Jak poprowadzić spotkanie, żeby potencjalni czytelnicy chcieli kupić tę książkę, byli nią zainteresowani, a nic o tej książce nie powiedzieć podczas spotkania i jeszcze, żeby autor był zadowolony i potencjalni czytelnicy byli szczęśliwi, że są z nami. No niemożliwe raczej zadanie. Do widzenia państwu. A tak na serio, bo to jest chyba pierwsza pani książka, którą pani popełniła? No zdecydowanie pierwsza. Jak się pisze książkę, zaraz porozmawiamy o różnicy między scenariuszem. Jezu, jakby można było wyłączyć tą lampę, co? Mogę też. Byłoby miło. Bo mielibyśmy kontakt z publicznością, a ja też bym miał. Bo to daje wprost. O! Prawda, że lepiej? To może od początku. Ilona Łebkowska jest państwa goście. Bo może państwo nie widzieliście tak naprawdę. Czy pani Ilono widziała, nawiążę od razu do książki, że są dwie szklanki? Tak, dwie szklanki, ale pan czytał pan, ale jedna powinna być pełna, a druga pusta. Tak, i dlatego naleję. Ale do czego nawiązujemy? Trochę odeszliśmy na chwilę od pierwszego pytania, ale zaraz wrócimy. No nawiązujemy do jednej ze scen, kiedy nasza bohaterka udaje się podróż do Skarni. Tak, no i właśnie chyba mężczyzna, z którym tam jedzie, mówi taki dowcip, że Duńczyk chyba kładzie się spać i stawia sobie przy łóżku dwie szklanki, do jednej nalewa wody, drugą została pustą i żona go się pyta, po co ci dwie szklanki. To jedna jest, gdyby mi się chciało pić, a druga, gdyby mi się nie chciało. I dlatego dwie szklanki stoją obok pani. Pani Ilono, zatem to kwestia tylko podejścia i optymizmu do naszego spotkania. Zacząłem o tym pisaniu. Bo pani pisze scenariusze, pierwszy raz napisała pani książkę, a Jerzy Stefan Stawiński, kiedy zapytałem go, jak to jest pisać książkę, a byłem młody, nieopierzony, taki podniecony spotkaniem, wydawało mi się, że to po prostu jest talent i dar Boży i to spada z nieba, a on mówi, kurwa, co ty mówisz? Siada się i to jest ciężka, kurwa, praca. Cytuję Stawińskiego. Po napisaniu paru tysięcy odcinków serialu, to napisanie jednej książki jest to naprawdę no jak czasy na Majorce, albo nawet jeszcze lepiej. Także to nie jest żaden problem, bo to jest coś przede wszystkim, co ma koniec. W odróżnieniu od seriali, przy których pracowałam i pracuję, kiedy nie wiadomo, kiedy się skończą. I to czasem jest deprymujące, bo w gruncie rzeczy człowiek myśli, że nigdy nie wstanie od tego komputera i nigdy nie przestanie
pisać tego samego serialu o tych samych bohaterach. A poza tym no jest przyjemne, bo to jest co innego niż to, czym się zajmowałam na co dzień. Więc choćby przez płodozmian, było to dla mnie bardzo miłe i takie odświeżające. A kiedy narodził się pomysł? Znaczy, pomysł to był taki, że wiele wydawnictw różnych mnie namawiało, żeby napisała książkę. No i w końcu przyszło do spotkania z panią obecną tutaj, której chciałam podziękować za to, co mi powiedziała, panią Małgorzatą Burakiewicz z wydawnictwa Muza, do której się wybrałam na spotkanie. A się wybrałam tak właściwie nie bardzo chcąc, ale tylko dlatego, że jest żoną mojego bliskiego kolegi z liceum. Więc poszłam na to spotkanie i mówię, wie pani co, no po co ja mam napisać książkę? Ja nie jestem Olgą Tokarczuk, a też nie chciałabym być jakąś autorką z cyklu tych kobiecych książek, które zawsze mają takie ładne zdjęcie na okładce, gdzie jest jakaś śliczna blondynka i tam w tle jakiś piękny dom albo zachód słońca. I tak myślę sobie, że no nie chciałabym czegoś takiego pisać, co jest tylko o poszukiwaniu mężczyzny, Królewicza na białym koniu i tak dalej. Więc pani Małgorzata mi powiedziała, pani Lono, ja rozumiem, ale między Małgorzatą, między powiedzmy sobie panią, nie wiem, Ficner-Ogonowską, a Tokarczuk jest jeszcze olbrzymia przestrzeń i myślę, że pani doskonale się w tej przestrzeni jakoś zmieści, tak? I to mnie jakoś tak troszkę podbudowało, pomyślałam sobie, dlaczego nie? I coś tam zaczęłam sobie dłubać, po czym złamałam nogę, no i pomyślałam, że to jest jakiś dar od losu, szczególnie, że na imieninach u mojej przyjaciółki Ani, która siedzi w pierwszym rzędzie, spotkałam tam pewnego mężczyznę, który powiedział, wie pani co, Margaret Mitchell, jak złamała nogę, to napisała, przeminęło z wiatrem. I on mówił, to jakiś znak od losu po prostu. Tylko jak teraz mówię, ona miała chyba jeszcze bardziej skomplikowane złamanie nogi niż ja, bo jej książka jest dużo grubsza. A propos Ani Ficner, pokazywałem jej moje zaznaczenia, mówi, żałuj, że nie prowadzę twojego wieczoru żadnego. Ale bardzo się cieszę, że mogę pani wieczór poprowadzić. Niektórzy twierdzą, że na okładce jest zarys głowy Katarzyny Grocholi. Zaprzeczam. No niech żałuje. Nie, dlaczego? Kasi książka też wychodzi jutro, więc... Ale my supportujemy jej książki, tą książkę. Nie, ja supportuję, absolutnie. Ja lubię Kasię i życzę jej wszystkiego najlepszego i jej nowej książce też. A ile trwało pisanie książki? No ja, ono nie było wcale takie łatwe, ponieważ przez to, że to była nowa forma dla mnie, to ja miałam bardzo dużo wątpliwości i w związku z tym pisałam na przykład 5 stron, czekałam 2 dni, czytałam to i stwierdzałam, ojej, no coś tam nie bardzo. Więc tam trochę poprawiałam, wykreślałam, zmieniałam. No odczekiwałam znowu dzień czy dwa, czytałam te 5 stron już poprawionych, coś tam znowu poprawiałam i tak szło to dosyć wolno. Jak napisałam 20 parę pierwszych stron, to wysłałam do pani właśnie Małgorzaty z wydawnictwa z pytaniem, czy w ogóle jest sens, żebym pisała coś dalej. Więc pani Małgorzata napisała, że absolutnie jest sens, żebym pisała dalej. Potem wysłała mi chyba 70 czy 60 stron, napisała mi to samo i potem już wysłałam całość. Parę miesięcy. Najtrudniejszy moment w pisaniu książki? No myślę, że najtrudniejszy to jest przede mną jeszcze, a może nie w pisaniu, tylko w życiu tej książki, bo no trochę się boję jej spotkania z czytelnikami oczywiście. Ale podczas pisania? Podczas pisania nie wiem, czy był jakiś trudny moment. Nie, nie pamiętam. Oczekuję takiej historii jak na przykład u Sepulwedy. Sepulweda kiedyś opowiedział mi, że najtrudniejszy moment pisania, właśnie kiedy mówiłem, wie pan, no pan pisze 1000 stron na przykład w książce, no nie? To kiedy, który moment jest najtrudniejszy? Mówi zakończenia. No nie, więc to ja powiem tutaj coś na temat mojego męża, który siedzi, że jak zaczęłam pisać książkę, to on co pewien czas tak poinkiwał i mówi tak, no Ilona, no ale dasz mi przeczytać, jak Sławek, no nie, to nie jest książka dla ciebie.